Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku Minecraft Solo, Minecraft Hushbox. Słuchajcie, zacząłem budować szklarnię, ale w końcu, słuchajcie, to jest też taka szklarnia inna niż wszystkie i obrałem też troszeczkę inny aspekt budowy. Po pierwsze też nie jest jakaś modernistyczna, wykorzystuję drewno, kamień, szkło. Szkło. I nie jest w stylu modern. Ale tak jak mówię, dopiero zacząłem budować. Więc tutaj na streamkach oczywiście, na Twitchu, od poniedziałku do piątku, pamiętajcie. Zrobiłem sobie oczywiście też nowy mieczek, nowy secik. Mamy... Dokładnie sobie se prezentuję, tak? Tym. Dobra, mamy true czy false? False, czyli nie mogę strzelać. Teraz mamy true, czyli mogę strzelać, słuchajcie, strzałami. I tak na przykład ten pajączek tam jest, off, na dzień dobry, na raz. Tutaj ten, off, na raz. No i tak moja szklarnia wygląda. Tutaj szkło, tutaj w dachu też. Tutaj też oczywiście mamy szklany dach. Znaczy to po części dopiero buduję. To jeszcze nie ma nawodnienia, nie ma ścieżek takich drewnianych. I stwierdziłem, że słuchajcie, w szklarni tutaj będą takie warzywa, które są rzadsze, które wymagają dłuższego czasu wzrostu i właśnie takie rzeczy będą w szklarni, tak żeby mogły sobie właśnie rosnąć, kiedy przyjdzie jesień, zima tutaj u mnie w Minecrafcie, a reszta takich rzeczy, nie wiem, podejrzewam, ziemniaki czy też zboże, marchewki będą rosły sobie, słuchajcie, tutaj na polu, bo tutaj też będą ścieżki, będzie pole, a w szklarni będą takie bardziej premium quality warzywa, a reszta normalnie tutaj. No i słuchajcie, mogę sobie oczywiście pootwierać, jeżeli bym chciał, to sobie mogę pootwierać te okna, jeżeli chcę, to sobie mogę zamknąć, przecież nie wiem, będzie lato, będzie gorąco, to możemy oczywiście pootwierać trochę tych okien, żeby sobie były otwarte, bo zwyczajnie te rośliny wtedy będą tak czy siak rosły. No i tutaj oczywiście będzie taka obramówka i cała góra jeszcze z takiego szkła, także myślę, że to będzie całkiem fajnie wyglądać. Słuchajcie, jestem w trakcie też oczywiście robienia, tym się nie zgrzecie, w trakcie, słuchajcie, robienia jeszcze mojej zbrójki, ciąg dalszy, jeśli chodzi o zbrójkę z Gobera. Finalnie chcę zrobić sobie tą Dragon Chest Plate, ale do tego będę potrzebować bardzo dużo, 16, o ile dobrze pamiętam, 16 jajek smoka. Jedno jajko już mogę sobie w endzie zakosić, bo mam już gotowe i dzisiaj bym sobie jeszcze wskrzesił raz smoka, ponieważ mamy ten end krystale i będę mógł go, słuchajcie, tutaj tym pocisnąć. A ciekawe, jak ogólnie będzie ten mieczyk działał, bo jakby nie patrzeć, on też strzela strzały, co prawda ma taką progresję krótką off, ale trzeba by to sprawdzić, ewentualnie sobie zrobimy jeszcze zrobimy sobie ten mieczyk. Znaczy, Boże, mieczyk, łuk. Co ja mówię? Łuk. Oj, i słuchajcie, zawsze mi się tutaj coś. Aha, bo ja mam tu kable do wymiany, słuchajcie. Chyba muszę kable ogólnie wymienić. Bo widzicie, on mi tutaj. Te kable mi się bugują z mechanizmu. I już tam widziałem, ktoś gdzieś pisał na Bugle reporcie mechanizmu, że właśnie jest problem z kablami. Więc albo będę musiał pociągnąć, zrobić kabel z powag. I chyba tak trzeba będzie zrobić i to chyba będzie najlepszy i najszybszy sposób. Także będę robił na streamku w poniedziałek, zacznę robić przynajmniej kable z powach. Także już was zachęcam do wbicia na streamek. Słuchajcie, sporo też osób mi... Kurczę, kłaczek. Sporo osób, można powiedzieć, brzydko mówiąc, mi płacze, że nie ma streamów na YouTubie. Że brakuje wam streamu na YouTubie. Słuchajcie, naprawdę, ja dostaję... W ciągu tygodnia przynajmniej 2-3 wiadomości, że odnośnie streamów, streamowania na YouTubie, żebym wrócił na streaming na YouTubie. Słuchajcie, nie chcę wracać tu jakoś na YouTube na chwilę obecną. Ja wiem, że owszem, byłoby więcej osób, to jest... Na YouTubie, słuchajcie, jest tylko dwie opcje, które są w większej... Trzy opcje, które są, tak jak mówiłem to na streamku, powiem tutaj jeszcze raz. Mało mam tego. Które są może na plus. To więcej osób na streamie.
No, patrząc tak jeszcze finansowo, to to więcej donate'ów teoretycznie, bo czy tam wspierających. I kwestia tego, że te streamy, słuchajcie, liczą się do... Infinity Punch. Liczą się, słuchajcie, do statystyk kanału, jeśli chodzi o wyświetlenia. I to praktycznie tyle, słuchajcie. Nic poza tym i ja nie wiem, słuchajcie, ja nie wiem, czy ja chcę się... Czy ja chcę się pakować ponownie w ten system i tak dalej. Przynajmniej na chwilę obecną, słuchajcie, nie... Część osób może przechodzi z Twitcha na YouTube'a, część na odwrót i tak dalej. Ostatnio, nie wiem, na pewno kojarzycie Admirosa. Admiros swego czasu właśnie, nie tak dawno, po 16 miesiącach streamowania na Twitchu, wrócił sobie na YouTube. I owszem, widać, miał wcześniej na Twitchu około 80 osób, 100 tam, 80 do 100 osób na tym Twitchu oglądających podczas streamu, a na YouTubie około 500-600 osób nawet, więc faktycznie jest więcej osób, nie? To jest oczywiste. Ale jakoś mówię, no mnie... Nie wiem, co mam odpowiedzieć tym osobom, które tam mówię, no... Skłaniają się tylko temu, żebym kiedyś wrócił na tego YouTube'a ze streamami. Ja nie mówię, słuchajcie, nigdy, że kiedyś to może nie wrócę. Nie wiem. Na chwilę obecną niczym YouTube mnie za bardzo nie przekonuje do tego, żeby tutaj wrócić. Przede wszystkim, słuchajcie, większą swobodę mam tam na Twitchu, nie? Jeśli chodzi o przykładowo tam wygląd kanału i tak dalej. Tak, no, różne takie, mówię... No, nawet, słuchajcie, sam czat tam jest bardziej taki przystosowany pod streaming. Tutaj tak naprawdę na YouTubie nie mamy za bardzo nic takiego fajnego do zaoferowania. Nie ma punktów na przykład, tak jak są to. Nie ma bitców na przykład. Nie ma dźwięków za bitce. No, to jest masa takich rzeczy, tych feature'ów, których tam na Twitchu są, a na YouTubie ich brakuje. Ja też, słuchajcie, nie chcę tutaj mówić, bo tutaj mówię naprawdę, żebyście już do mnie, nie ci co oglądają tutaj, bo przeważnie większość publiki Minecraftowej do mnie pisze, czy to najwięcej właśnie na Discordzie, na prywatnej wiadomości, żebyście do mnie już nie pisali o to, że czy Husiak wróci na streamy, bo ja wiem, że streamujesz w ciągu tygodnia, ale nie wchodzę na Twitcha, bo go nie lubię, bo nie chcę instalować kolejnej apki, bo nie mam tam konta i tak dalej, nie? I żebyś rzucił Husiak na Twitcha, czy dlatego, na YouTube'a. Nie wiem, słuchajcie, ja tak nie mówię, że nie, bo to wszystko czas pokaże, nie? Tak jak mówię, no widzicie, tam przykładowo Admirus 16 miesięcy i stwierdził, że to nie to, nie? Ja też powiem, że na Twitchu mi też brakuje sporo rzeczy, które na przykład były na YouTubie, nie? Przede wszystkim wszystko mamy wtedy w jednym miejscu, przynajmniej wy macie w jednym miejscu, nie? Bo to jest główny powód, o którym przeważnie mówicie, że wszystko macie w jednym miejscu. Że nie musicie mieć kolejnych apek, kolejnych innych kont i tak dalej, i tak dalej. Po prostu wygoda. Wygoda oglądającego. Trzecie muszę napić czarnej wody, bo... Wygoda oglądającego. Jakby nie patrzeć, to... to jest ważne, nie? Jakby nie patrzeć, to jest bardzo ważne. Wygoda oglądającego, oglądających, no to też jest, mówię, ważne. Tam na Twitchu też mam oglądających, którzy przeszli z YouTube'a i też muszę brać ich zdanie, nie? Tam pada jakąś uwagę, nie? Część by wróciła, część też nie. Nie wiem, słuchajcie, naprawdę... czekajcie, Portal End Smokeł? Ale Smokeł to jest... To, dobra. Co się załaduje się? Także słuchajcie, naprawdę... Ja ostatnio Witcher tutaj biłem. To zostawiłem, bo ogólnie, słuchajcie, zrobię kiedyś, jak już będę miał wszystkie... Kurde... Przecież ja nie wziąłem tego pistona. Jak będę miał, słuchajcie... Jak będę miał wszystkie jajka, to zrobię bitwę. Smok kontra Witcher. To będzie naprawdę dobre. Lever i cobblestone. 24 sztuki wystarczy, dobra. A czy jetpack, dobra. To w sumie ten jetpack, na razie tu mogę wrzucić.
Okej, smokeł. No co jest? Czekaj, przecież ja chciałem smokeł. Także słuchajcie, naprawdę już koniec końców z tym tematem YouTube, Twitch. Ja wiem, słuchajcie, że, bo tam mówię, piszą niektórzy, a bo ten przyszedł na YouTube, a bo tam, tu, tam. Nie mówię, że nie. Także odpowiadam ostatni raz, żeby nie było niedomówień, nie było innych tutaj jakichś jazzów. Nie mówię, słuchajcie, nie. Nie mówię też tak. Czas pokaże. Jeżeli zdecyduję kiedyś, że dobra, słuchajcie, jednak dobra, nie wiem, Twitch to nie dla mnie. Sprawdziłem, potestowałem, posiedziałem tam pewien okres czasu, jakby nie teraz siedzę tam od sierpnia. Nie powiem, że jest tam, nie wiem, faktycznie jakiś duży wzrost i tak dalej. Ale to już by się, mówię, to już by się trzeba było zagłębiać. A w statystyki i tak dalej, to wiecie, jest, czasami nie jest to miarodajne. Także... No. Kończymy, czekajcie, to było tu, nie? Tu. Kończymy. Nie, tu. Nie wiem, czy by się uwaliło, że to tam. Kończymy ten temat, słuchajcie, Twitcha. Nie piszecie już do mnie. Huśku, wróć na Twitcha. Huśku, wróć na YouTube. Wróć na Twitcha, wróć na YouTube. Bo to nie ma sensu, słuchajcie, takie ten... Ja odmówię tak otwarcie. Jeśli kiedyś będzie taka decyzja, albo zobaczy, że nie wiem, tak jak mówię, na Twitchu, że no dobra, jednak to postreamowałem, nie rozwija się to w takim kierunku, jakim chcę, czy tam, nie wiem, na YouTubie się coś pozmienia, może YouTube jeszcze wprowadzi jakieś nowe feature'y, czy coś, które na przykład będą mi pod streama pasowały, czemu nie? Na chwilę obecną, słuchajcie, ja analizuję sobie dwie platformy, i tą, więc... Fajnie było, żebyście mimo wszystko, jeżeli chcecie oglądać streamy, żebyście tam jednak wpadli na Twitcha. A jeżeli ktoś, tak jak mówię, nie ma ochoty na Twitcha, nie chce przejść na Twitcha, okej, spoko, rozumiem. Może kiedyś spotkamy się też tutaj na YouTubie. Bo to jest, mówię, no kwestia... Nie wiem. Kwestia, którą kiedyś trzeba może wziąć i podjąć decyzję, zobaczyć, jak to będzie działać. Różnie, no mówię, no... Nie wiem, no... Na razie powiem tak, na razie na chwilę obecną streamuje mi się na Twitchu dobrze. Mimo, że faktycznie może nie jest to tyle publiki, ile normalnie być powinno na przykład na YouTube'a czy coś. Ale no. Dobra, jest smokeł. Jest. Także... Naprawdę, błagam, nie piszcie już do mnie. Nie piszcie do mnie w tej kwestii, bo to niczego nie zmieni, słuchajcie. A mi się nie chce. Co prawda zauważyłem, że tam chyba jedna osoba pisze do mnie dwa razy. Już dwa czy trzy razy do mnie pod rząd napisała, jeżeli chodzi, czy z tygodnia na tydzień, żebym właśnie streamował na YouTubie. A... Także odpowiadam tej osobie. Mówiłem, że oglądam Minecrafty, bo głównie nawiązywała do serii Minecraftowej. Więc jeśli to oglądasz, błagam, nie pisz już więcej o tym, bo ja dobrze o tym wiem, że chciałbyś... Upsi. Żebym streamował tutaj na YouTubie. Ale tak jak mówię, to jest kwestia jeszcze... Nie wiadomo. Ja też, słuchajcie, streamując na Twitchu, można powiedzieć, spiąłem dupkę, bo tak naprawdę... Można tak powiedzieć, że spiąłem dupkę, bo nigdy nawet, no przyznaję, słuchajcie, wprost, nigdy na YouTubie nie streamowałem w takiej częstotliwości, jakiej streamuję na Twitchu. Czyli codziennie, to dobre jest ten, w jakiej streamuję częstotliwości na Twitchu, czyli codziennie od poniedziałku do piątku o określonych godzinach. Czyli tam 20:30. I to robię praktycznie przez cały miesiąc. Nie ma raczej dni takich, żeby słuchajcie,
Było coś takiego, że tego streamu nie ma. No chyba, że mi coś wypadnie, nie wiem, czy ewentualnie by się rozchorował moje gardło, czy coś. No to wiadomo, żeby był problem, nie? Ale w takim przypadku jak obecnie, no to jest to codziennie. I jedynie co tutaj mogę przyznać tej osobie rację, to taką, że słuchajcie, nie mam takiego porównania, jeśli chodzi o streaming na YouTubie, bo nigdy na YouTubie, słuchajcie, codziennie w tych samych godzinach, określonych godzinach nie streamowałem, nigdy. Więc może faktycznie, gdybym ja streamował tutaj Ty, ale ja... O, oszukanet? Smok mnie oszukał? Ja przepraszam bardzo, ale gdzie jest jajko? No mam jedno jajko z tego, dobra, okej, okay, które było, ale... Czekaj. W czymś to było, w jakimś modzie, trzeba było chyba config zmienić, a ja przecież aktywizowałem paczkę. I tego modu, słuchajcie, chyba tam konfigu nie zmieniłem. Ktoś mi tu o tym pisał. To chyba był natchniony. Nie wiem, czy to w Quarku nie musiałem zmienić. Aha. Albo The Energetic Expansion. Że on wtedy, jak się go wskrzesi, to on nie daje jajka. I tam trzeba było zmienić z false na true. Ale żem dał czadu. Czekajcie, co sobie to ogarnąć. Czy ja to gdzieś tu miałem? Kurczę, to nie tu chyba. Więc powiem, że zruszałem. Aha. Kurczę, blaszka. O nie. Słuchajcie. Kurde, mój głos, nie? Ja nie wiem, po streamach mi słuchajcie zawsze głos wpada. Na szybkości sobie tylko zerknę do... A, dobra, słuchajcie, nie znalazłem, więc będę musiał sobie tego poszukać. Nie wiem, czy tutaj teraz wstawiasz tutaj jasny gwint. Ale w sumie może wiecie co, zrobimy tak, że bo ja tam muszę tylko ten config zmienić. Jak to się nazywa? Dragon Egg. O, nie mogę sobie tego tak zabrać. Bo wiecie co, bym sobie po prostu wziął. Tego się nie da tak ten ciup-ciup? Ciap-ciap? Co ty mówisz? O nie. A nawet czekać, a ja bym sobie postawił to jajko, to też nie ten tego? Okej, okay, postawię sobie jedno jajko i je po prostu zbiję, że zabiłem smoka, a zbiję sobie po prostu w konfigu, później ja muszę ten konfig dokładnie odszukać, o który to chodzi i będzie git, bo tak, ja zapomniałem całkowicie, słuchajcie, o tym, zapomniałem, całkowicie mi wyleciało, że tam sobie muszę konfig zmienić, tylko nie pamiętam, który to był dokładnie konfig, od którego to modo było. Żeby mieć dwa jaja, okej, okay, mam dwa jaja. Więc ja to po prostu zmienię i wskrzeszę kolejnego smoka, to będę mieć po prostu już jajko kolejne.
Ale w sumie, słuchajcie, patrząc jeszcze na to, ile mam jajek, więc prawdopodobnie mam 4 jajka już. Elytrę mam, bo elytrę kiedyś już miałem. Więc bardzo prawdopodobne, że będę mógł sobie zrobić już ten Dragon Chestplate. Czekajcie, gober. Dragon Egg. Dragon Egg mamy 4. Dobra. Pyt. Dobra, Dragon Elytra. Jest Dragon Elytra. Ołki dołki. I teraz tak, chestplate, tylko ja chyba muszę ściągnąć z niego. Muszę z niego ściągnąć ten. Tak mi się wydaje. Enchant. Więc sobie ściągnąłem. Dobra. I to łączymy. O ile dobrze pamiętam. W tym. Czyli Ender Chest plus Dragon Elytra daje nam Dragon Chestplate. Okej. To Dragon Chest, full suit body, creative flying effect. Ok, negative effect protection. Wow. Dobra, i na to sobie jeszcze możemy, o ile dobrze pamiętam, nałożyć blast protection, soul bond. No tutaj jeszcze level sobie wrzucimy. Ja w tej zbrojce będę kurczę kompletnie niezniszczalny, jak moja sąsiadka. Bez magnetu. Magnet mnie strasznie denerwuje. Po co mi to unbreaking, ale niech będzie właśnie. Okay. Ależ to jest wykokszone teraz. Czekajcie, aż sobie wszystko. Czemu nie mogę tego ściągnąć? O Boże, tutaj świadło mi ten. Course of Binding. O, shit. No, hello. Dobra, ale że niby mam latać sobie tutaj na creative, więc zaraz zobaczymy. Okej, okay, ale nie latam. Czy ja coś muszę tutaj... Creative flight and provide the benefit of Ender Armor. Aha, full suit. Dobra. Bonus za pełny ten, dobra. Nie doczytałem. Okej, okay, czyli będę, jeżeli będę miał cały suit, to wtedy dostanę ten, ale to będę musiał ściągnąć, ale tutaj mam Curse of Binding, czy ja myślę, że tutaj musi być jakaś antyklątwa na to. Nie? Coś tu musi być. Jak to się nazywa? Curse of Binding. Curse of Binding. To jest scroll. To nie. Czy to pasowało? Czy pytanie, czy jest jakieś zaklęcie czy coś, żeby to ściągnąć. Widzicie, dokładnie mam to zaklęcie. Widzicie, Curse of Binding prevents the item from being unequipment. Czyli jeżeli mi to siądzie gdzieś na czymś, ktoś mnie zaklnie, a to jest zaklęte, bo to mi, ja tego czegoś nie nadałem sobie sam, to niestety nie mogę tego ściągnąć. Oczywiście mogę to ściągnąć na creative, ale myślę, że jakiś może sposób na to jest. Powinien przynajmniej być sposób jakiś. Więc może i wy macie jakieś info, więc jakbyście mieli jakieś info, to dajcie znać. W międzyczasie ja, słuchajcie, zrobię sobie ten update tego konfigu, żeby sobie to ogarnąć. I widzimy się, słuchajcie, w kolejnym odcinku w środę, a w międzyczasie to oczywiście na streamku w poniedziałek na moim Twitchu. Linka do Twitcha przypominam znajdziecie w opisie. I przypominam o tym, żeby do mnie już nie pisać i nie prosić o to, żebym wrócił ze streamami na YouTube'a. Bo tak jak mówię, na chwilę obecną ciężko mi jest to stwierdzić, czy ja tu wrócę, czy tu też kiedyś nie wrócę. Zawsze możecie, mówię, wpaść na Twitcha. Na Twitchu naprawdę była atmosfera, fajne community, fajne przede wszystkim fajne rzeczy, które daje Twitch dla streamerów, więc naprawdę warto przynajmniej chociaż raz wbić i spróbować. Żeby obejrzeć streama, nie trzeba mieć wcale konta, a już będziecie mogli sobie zobaczyć, a na tym Twitchu jednak jest tak, są fajni ludzie do pogadania, są fajne rzeczy, które można dawać na streamie. Czy to właśnie jakieś tam dźwięki, czy coś.
Więc warto sobie, słuchajcie, wbić, przynajmniej zobaczyć raz, jak to na tych gumie streamach jest. Jeżeli wam się spodoba, to może akurat skusicie się na konto i sobie założycie, a wtedy będziecie mogli też i ze mną sobie tam popisać na czacie. Także myślę, że warto przynajmniej spróbować. A jeśli wam się nie spodoba, no to przecież to nie jest płatne, żebyście, nie wiem, musieli tam później jakieś konsekwencje tego ponosić. Jeśli wam się spodoba, to zostaniecie. Jeśli wam się nie spodoba, no to będziemy się widywać na YouTubach, a być może kiedyś tutaj też zawitam. Nie mówię, że nie mówię też, że tak, także na chwilę jest obecną, furtka jest otwarta, jak to mówią. A tymczasem, słuchajcie, dzięki wam dzisiaj za uwagę, do zobaczenia w następnym odcinku. Przypomnę też oczywiście o pozostawieniu łapki w górę, kciuka, czy tam, co tam chcecie, możecie nawet 5 palców zostawić. Zostawcie też oczywiście po sobie komentarz jakiś, bo fajnie by było poczytać trochę komentarzy. No i jeżeli możecie, to fajnie by było, jakbyście mogli udostępnić ten filmik gdzieś tam dalej, po znajomych, czy u siebie na Facebooka gdzieś go wrzucić, żeby ten filmik jednak się rozszedł bardziej dalej, szerzej. No i przede wszystkim to wtedy pomoże też mojemu kanałowi, jakby nie patrzeć, odżyć trochę, bo też troszeczkę tutaj ten kanał z mojej strony go ciutkę zaniedbałem. No i oczywiście też YouTube dał mi mocno popalić, że niestety gaming już nie jest tak rozchwytywany jak kilka lat temu. No ale myślę, że z waszą pomocą będzie całkiem spoko. Także liczę też na waszą pomoc, a tymczasem do zobaczenia. Trzymajcie się, no i na razie. Hej, hej. Udanego, smacznego kłopanka w weekend. Na razie, yo.